dzień dobry. Dzień dobry. Kolejny drugi dzień dzisiaj, zaraz po przylocie. Więc plan na dziś to pierwsze znalezienie mapy, drugie dostępy do internetu. Mam nadzieję, że jakkolwiek jest dostęp do internetu, to na to, żebyśmy mogli później dowiedzieć się mniej więcej, co jest w okolicy. No i jakieś rady od innych, gdzie, jak się szybko poruszać po Hawanie i po Kubie, nie płacąc za to ogromnych pieniędzy. Bardzo przepraszam za dźwięk, niestety, ale nagrywam blisko ulicy, zresztą mieszkam blisko ulicy, zaraz wam później pokażę. No i co jeszcze? Dzisiaj przy pewnym dzień to będzie Hawana, będę się starał nagrywać tą kamerą. Sorry za mój wygląd też, który został. Ze względu na to, że ta kamera ma dużo lepszy obraz i tak dalej. Zaczęliśmy szukać sobie jakiegoś miejsca do kupienia jedzenia oraz innych zasobów na czas przebywania na Kubie, w tym akurat miejscu, w którym jesteśmy tutaj. I nasza miła pani nam powiedziała, że sklep jest dosłownie za naszym mieszkaniem. Trzeba było przejść dosłownie ze 400 kroków i można było sobie coś takiego znaleźć. Pustki, mięso. Peren. Hej, no więc zapyta się, jak długo, nie, patrzyłem, że bułki mają coś. Jak widzicie, większość półek sklepowych jest pusta, gdziekolwiek nie pójdziecie, praktycznie nie idzie dostać normalnych rzeczy typu bułki czy mleko. Większość sprzedawanych rzeczy na półkach to są długoterminowe sprawy, typu konserwy. Luksusów takich jak czekolada czy inne rzeczy jest bardzo ciężko znaleźć. Sklep, kto by pomyślał, że to jest w ogóle sklep. No i tutaj widzicie pana Kulowego, który nas złapał zaraz po przylocie do Hawany. Namówił nas na przejazd tym oto samochodem za 40 pesos. I mamy przejażdżkę godzinną po całej Hawanie i zatrzymanie się w 3 różne miejsca.
about feet? Oh, feet. Yeah. So we need one. Yes, rozumiem, czego on się nie ma. Mówi, że lepiej zapłacić za całość. Niż pojedynczy. Każdy kupił cygaro. Jak widzieliście, byliśmy w fabryce cygar. Jest to jedno z paru miejsc na Hawanie warte odwiedzenia. Możecie tam kupić cygara wszelkiej maści, kubańskie oraz alkohol. Warto też dodać, że są tutaj bardzo konkurencyjne ceny, gdyż w wielu innych miejscach, w którym byliśmy na Kubie, ceny są jakieś półtora razy droższe niż w tej fabryce. Zapłaciliśmy 40 pesos za godzinę jazdy zabytkowym samochodem, Cadillaciem. I czy warto? Na pewno warto, bo on rozmówił. Mam jeszcze szybciej przejechać, zobaczyć Hawanę. Dosłownie, Hawanę możecie zobaczyć w 2 dni. Więcej tutaj nie ma i tak nic do patrzenia w mojej opinii. Sklepów też nie ma, zresztą będę wam pokazywać po kolei co i jak. Sklepy jak za PRL-u nic nie ma poza rzeczami, które dłużej leżą na półce albo w zamrażarce. No to tyle. Idziemy sobie przejść, zobaczyć to i owo. No i wam pokażę resztę, nie? Za 10 minut mamy z powrotem wracać do tego zabytkowego auta i będziemy jechać dalej. Gdzie? Nie wiem. Będę wam dalej pokazywać na tej dużej kamerce. No i oczywiście zaraz wam plac cały pokażę, jak on to wygląda i tak dalej, i tak dalej. Hawana wygląda trochę jak, nie wiem, miasta zatrzymane w latach 70. A części takie typowe, jak się zajdzie w nie z tą stronę, co trzeba, to wygląda jakby krajobraz Fallouta. Mam nadzieję, że będę wam to wszystko mógł pokazać po kolei. A jeszcze wam pokażę w ogóle. W Kubie jest całkowity zakaz całkowity zakaz dronu, więc może wam zabrać drona służby celne na przejściu granicznym. Tam jest napis, zaraz wam pokażę, a na chwilę obecną to było tyle. Znak zakazu posiadania drona. Jak widzicie, zakaz dronów, nie można mieć dronów. DJI zabrania posiadania czegokolwiek, tutaj nie można mieć dronów. Czyli jeden budynek mamy z Che, a to jest prawdopodobnie pan Fidel Castro. Idziemy dalej, plac Revolution. Plac rewolucji, cokolwiek. Smaczne. Uj. I tak przepłacone, bo powinniśmy, jeżeli byśmy płacili w wichniejszych peso, to połowę tych pieniędzy teraz żeśmy zapłacili. Ale to nie zmienia faktu, że lepiej niż w restauracji, bo restauracja raz 4. I taki pro trip dla was. Widzicie ludzi? Dużo ludzi? Wichniejszych ludzi? To znaczy, że oni tu kupują i
powinniście się nie zatruć. Więc skorzystajcie z tej rady. I wszechobecne kolejki do wszystkiego. Po wszystko. W ogóle zauważyłem, że jak sprzedają te pizze, to jest tylko taka lada i nic więcej nie ma. Nie widać piecu. Nie widać nic, nawet składników, kurde. Wszystko pokryją mu. Część Hawany jest dużo, dużo ładniejsza, ale widać, że dużo zrobione jest pod turystów. Ale naprawdę jest ładnie. Bardzo kolorowe budynki. Ładne. Ładnie grają. Jest po prostu bardzo ładnie tutaj. Nie znamy tego pana z tyłu. Uciekamy, bo czarżowali hajs.